głównym przyczynkiem naszego spotkania. Dziś zostało mi złożone na moje ręce to pismo, ze swojej strony podejmę takie działania. W nadziei, że być może wzbogaci tą ustawę na tyle, że ona będzie bardziej skuteczna, bardziej dostępna. To pewnie pewien cel, tak? Żeby ten cel osiągnąć, myślę, że tego rodzaju rozwiązanie, o którym mówił pan dyrektor, na pewno zdecydowanie tą ustawę usprawni. Czy ta ustawa ma też na celu, no nie wiem, likwidację domów dziecka? To może też pan dyrektor. Słowo likwidacja jest nieodpowiednie. Jeżeli ustawa byłaby w 100% możliwa do zrealizowania w praktyce, wówczas domy dziecka do 2020 roku będą wygaszały swoją działalność do liczby 14 wychowanków. Przypomnę, że na dzień dzisiejszy mówimy o liczbie 30 wychowanków w placówce i do wieku 10 lat i więcej. Czyli ustawodawca założył, że sprawne zorganizowanie sieci rodzin zastępczych spowoduje za kilka lat efekt, że problem w rodzinie będzie się równał, umieszczamy dziecko w rodzinie zastępczej, bo tyle mamy rodzin zastępczych. Takie jest założenie. A dom dziecka będzie jak gdyby tym wentylem bezpieczeństwa, który będzie przyjmował dzieci starsze lub dzieci niedostosowane do życia w rodzinie. Bywają dzieci, bywają nastolatkowie z jakimiś przejściami również kryminalnymi czy zdrowotnie trudnymi, gdzie rodzina powie, nie jesteśmy w stanie się zająć takimi dziećmi. I tutaj te placówki zminimalizują się. Być może liczba placówek na skalę kraju ulegnie zmniejszeniu, ale zdecydowanie uważam, że osoby, które na dzień dzisiejszy pełnią swoją rolę w placówkach, obojętnie czy jako wychowawca, czy opiekun, przez najbliższe lata mogą za chwilę stać się koordynatorem czy asystentem rodziny, więc na dobrą sprawę nadal swoje doświadczenie mogą wykorzystywać dla tej sprawy pieczy zastępczej.